Audycja porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja. Uśmiechamy się do siebie, ale audycja jest dosyć poważna ze względu na temat dziecko wśród symboli zła i śmierci. Także mimo tego naszego uśmiechu, temat poważny, pani Małgosiu. Proponujemy temat poważny, bo myślę sobie, że jest niezwykle istotny. Nie do końca chyba zdajemy sobie sprawę, jak takie drobiazgi pozorne wpływają na wychowanie naszych dzieci. To jakby cały klimat, całe środowisko kultury, w jakim się nasze dziecko porusza. Czasami może lekceważymy to. I żeby to było jasne od razu, nie chodzi o takie gderanie, że o, wszędzie źle, wszędzie ciemno i śmierci zło i znowu się Kościół tam, prawda, znalazł sobie temat, na który może ponarzekać. Nie o to chodzi. Chodzi raczej o uwrażliwienie nas jako rodziców, wychowawców na czyszczenie kultury wokół nas, na takie sprzątanie, jakieś sprzątanie właśnie naszej wrażliwości, tak to możemy określić, jeśli pani sobie życzy. Bo proszę zwrócić uwagę, że symbole zła i śmierci, dziecko wśród tego, przecież podziwiamy sztukę sakralną, czyż nie? A dlaczego nas urzeka? Bo jak wchodzimy na przykład do średniowiecznej katedry, to nas po prostu rzuca na kolana, bo to, co widzimy, tchnie Bogiem. Nie każda świątynia, wszędzie Bóg jest tak samo obecny, ale nie każda, chociażby, nie będę już podawać przykładów współczesnych, zwłaszcza, już miłosiernie te zasłony zaciągnę, nie każda świątynia sprawia, że wchodząc od razu mamy ochotę twarzą naprawdę przed Najświętszym Sakramentem paść z zachwytu nad tym, co widzimy. Zatem jednak ważne jest, czy to, na co człowiek patrzy, czy ta przestrzeń obrazu wokół niego jest sakralna, jest święta, jest dobra, jest piękna, czy może nie? I też Państwo na pewno zgodzicie się z tezą, że kiedy dotykamy brzydoty, symbolu zła, symbolu śmierci, jakiejś takiej odstręczającej rzeczywistości wizualnej, jakiejś prowokacji, która jest na przykład religijna, albo polityczna, ktoś ma inne poglądy, albo estetyczna, to mamy odruch wycofania się, zamykania. Czyli nie jest bez znaczenia, czy nasze dziecko, przebywając we własnym pokoju, z przedmiotami, które tam ma, z gadżetami szkolnymi, których ma pełną teczkę, okładkami zeszytów, które sobie kupiło, ubiorami, w których chodzi, jakimiś znaczkami, ozdobami osobistymi, które ma na sobie. Czy to wszystko będzie skłaniało uwagę dziecka właśnie ku pięknu, ku dobru, ku wartościom, czy gdzieś tam mniej lub bardziej świadomie będzie ściągało jego uwagę do świata zła? Wieszamy przecież w domach święte wizerunki. I też pytanie. No chyba teraz mniej, pani Małgosiu. No więc teraz, właśnie, pytanie tak. Pytanie, a co wieszamy zamiast tych świętych wizerunków? Teraz ja panią pytam. Co wieszamy? Ale to jest właśnie, myślimy dokładnie o tym, to jest w temacie. Ten temat, który pani tutaj zaproponowała, symbole zła i śmierci. A właściwie no, powinny być zupełnie inne symbole. O to właśnie chodzi. W tradycji chrześcijańskiej było centralne miejsce domu, prawda? Krzyż Chrystusowy, obrazy święte. Nie mamy do tego stosunku bałwochwalczego. Otóż cała teologia Kościoła jest na ten temat i to jest oczywiste dla nas katolików. Nie musimy tego wszystkim udowadniać, że nie czcimy, prawda, kawałka płótna czy drewna, tylko że całą rzeczywistość dla nas świętą, którą te przedmioty mają przypominać. No i teraz możemy oczywiście, bo to nieładne, bo to tandetne, bo to niemodne, wycofać obrazy skupiające naszą uwagę na sakrum z naszego domu i powiesić tam, co daj Boże, jeszcze neutralne pejzaże, kwiaty, cokolwiek, bądź nie mam nic przeciwko pięknym, prawda, dekoracjom wnętrza, ale żeby jakby, no, no wszystko musi być w proporcjach, oczywiście. Natomiast chyba nie jest już dobrze, kiedy ściągamy święte obrazy ze ścian czy wizerunki, a w to miejsce pojawiają się nieneutralne już znaki, zwłaszcza w pokojach dziecięcych czy nastolatków. Można schować do szafy nieładny, niemodny, nie wiem, w brzydkiej ramce obrazek, pamiątkę pierwszej komunii świętej, czy krzyżyk, bo się nie podam. To kupmy piękny, no, jest wyjście. I w to miejsce powiesić jakby dowolne
plakaty, prawda, czy pozwolić swojemu dziecku, żeby ze świata jeszcze niedawno jego dusza rozmawiała z aniołem stróżem i żeśmy pilnowali dzielnie tych modlitw wieczornych czy porannych, żeby właśnie zacząć czy zakończyć jej w sposób odpowiedni w tej atmosferze, no, kontaktu z Bogiem. Nie możemy w imię jakiejś domniemanej wolności osobistej naszego dziecka wyrazić bez walki, bez jakby refleksji, zgody na to, żeby poznikały te wszystkie święte symbole i wprowadzili się celebryci, idole, czasem dziwni, czarni, prawda, czasem z obłąkanym wzrokiem, wręcz czasem seksualnie uwodzący, bo czasami te treści też na jakby w kulturze młodzieżowej bardzo, bardzo są już aktywne i jakieś takie nieskromne, prawda, nawet wizerunki idoli, żeby to wszystko weszło na ściany i w ten sposób nagle z pięknego dziecięcego czy młodzieżowego pokoju robi nam się już jakaś dziwna spelunka, prawda, gdzie nie wiadomo, kto jest królem, bo mamy kolory ciemności, mamy symbole zła. Albo wiadomo. Albo wiadomo, tak może nie chcemy wiedzieć, czy też nie chcemy jakby w to wnikać. I proszę zwrócić uwagę, to jest jakby hipokryzja współczesności, że z jednej strony równolegle jakby boimy się już tematu śmierci. Na przykład dziecko nie zabieramy na pogrzeb, bo to takie, nie wiem, traumatyczne. Ono to źle zrozumie, źle to przeżyje. Komentujemy, słyszałam na własne uczy, zdarza się, że chrześcijaństwo to taka ponura religia. Jednak ten kult krzyża i tak, i męczeństwo, i ten Bóg jest taki, prawda, i ta Matka Boża nigdy nie uśmiechnięta, zawsze zapłakana, co objawienie, że to wszystko taka jakaś atmosfera, nie wiem, ciężkości, ponurości. Cmentarze niekoniecznie lubimy, bo są jakimś wyrzutem sumienia. Dla nas jest takie miejsce, prawda, smutne, nieatrakcyjne, cmentarz. O śmierci nie myślimy, nie rozmawiamy. Mówię o relacji, prawda, człowieka współczesnego, jego dziecka, że tworzymy jednak ze śmierci w niewłaściwy sposób temat tabu i unikamy, jakby chcemy ochronić dziecko jakoś w myśl nowych idei psychologicznych przed taką traumą kontaktu z cierpieniem, ze śmiercią, z odchodzeniem. Opowiadam jakieś niestworzone bajdy o cioci, która właśnie, prawda, jest umierająca, czy już nawet pogrzeb się odbył i jakieś cukierkowe takie historie tworzymy, wymyślamy, gdzie ona po śmierci i co, zamiast po prostu powiedzieć o świętych obcowaniu. Czyli z jednej strony kultura współczesna tworzy jakiś zastępczy mit śmierci i w sposób, to jest diabelskie działanie po prostu, jakby odciąga uwagę człowieka od tego niezwykłego momentu, jakim jest przejście z tego świata do świata Ojca, powrotu jakby do domu tak naprawdę, ten moment śmierci, a z drugiej strony bawimy się, zabawiamy się symbolami śmierci w sposób nieodpowiedzialny, pozwalając młodym w ten świat wchodzić. Trzeba mieć świadomość jasną. Bardzo często za pozornie niewinnymi, popularnymi, modnymi symbolami śmierci czai się realna rzeczywistość duchowa. To nie Bóg jest jakby stwórcą, prawda, i śmierci, i to nie On chciał i śmierci, i grzechu, i cierpienia, a więc jakby Jego świat jest zupełnie inny, a my pozwalamy dziecku bawić się światem, w którym królem jest już zupełnie kto inny, czyli musimy mieć świadomość, że zabawa takimi czy gadżetami, czy ozdobami, czy symbolami w świecie naszego dziecka jednak kieruje jego uwagę ku światowi zła i może powodować kryzys wiary, czy jakieś odejście nawet od Kościoła. Pani Małgosiu, zasłuchałam się w to, co Pani mówiła, natomiast przyszły mi takie refleksje w związku z dekoracją mieszkania, w związku z tym, do czego Pani nawiązywała, do sztuki, do obrazów świętych, a nie. No, na pewno każdy z nas, myślę, że nie, każdy ze słuchaczy też miał taką sytuację, że znajdował się w domach bardzo nowocześnie urządzonych, przepięknie urządzonych, wizualizacja jest piękna, są te domy, ale rzadko w tym domu jest obraz święty. Krzyż, tak, jeszcze zdarza się i często krzyż jest, ale obraz święty rzadko. Jest piękna sztuka, zgadza się, piękna sztuka też jest, ale nie ma obrazów świętych. Natomiast takie doświadczenie moje, niesamowite, kiedy w czasie pielgrzymki pieszej, pozdrawiam tutaj wszystkich pielgrzymujących z pielgrzymką bielsko-żywiecką z Bielska Białej do Częstochowy z księdzem Józefem Warusiakiem i bardzo serdecznie księdza również pozdrawiam, bo te przeżycia nie tylko dla mnie, ale dla osób, dla
dzieci, które ze mną pielgrzymowały, były widoczne, bo te dzieci pochodziły z różnych rodzin, z różnych środowisk. Ja też znałam ich domy. I zdarzało nam się, że jak powiedzieliśmy, tak, tak, dzieci z domu dziecka, czy jakieś takie dzieci, które są w grupie zaopiekowane, to nawet pozwalał nam ksiądz na przykład wejść do mieszkania, na plebanie, skorzystać z łazienki. Różne sytuacje były. Oczywiście w tych domach, gdzie nas goszczono, też te domy były różne. Natomiast pamiętam jeden taki szok młodych chłopców, którym ksiądz proboszcz pozwolił wejść z takim też małym chłopcem, pozwolił wejść do tego mieszkania, łazienka gdzieś na końcu mieszkania, bo to stare budownictwo, taki stary dworek właściwie stylowy i ta łazienka na końcu i przechodziliśmy przez te pokoje, w których w każdym pokoju piękne obrazy, pięknie to zrobione, pięknie powieszone. Na pewno to przez lata, bo to skoro plebania, to ona była tam od wielu, wielu lat, bo kościół też nie taki nowy. I co? I zachwyt tych młodych, tych dzieci właściwie. Wow, wow, o, o, o. Ja byłam tego świadkiem, więc jednak reagują dzieci na symbole, na obrazy, na znaki. I mam taką nadzieję, że w sercach i w umysłach tych dzieci ten obraz pozostanie na długo. Tak, i jeszcze bardzo chętnie podzielę się refleksją, nie wiem co Państwo na to, co Pani Kama też zechce jakby w jaki sposób to skomentować. Moim zdaniem jest to też ukłon w stronę artystów współczesnych chrześcijan i wszystkich, którzy zajmują się promocją sztuki sakralnej. Musimy nadążyć za czasami, które biegną bardzo szybko w tej chwili i sztuka sakralna, tak jak była genialna po prostu w dawnych epokach, musi taką samą być dzisiaj. Najlepiej, żeby była jeszcze lepsza niż sztuka niesakralna. Często niechęć do korzystania z wizerunków świętych bierze się stąd, że współcześni ludzie mają do wyboru. Albo proszę wybaczyć, jakiś plastikowy kicz, prawda, ze straganu, już nie powiem, ze sklepu z dewocjonaliami i nawet zwykłe poczucie estetyki, jakiejś potrzeby takiej, człowiek współczesny bywa wyrafinowany, trzeba wziąć to pod uwagę. I teraz jest oczywiste, że są pewne wizerunki święte, obrazy Matki Bożej, prawda, klasyczne, tradycyjne, czy Matka Boża Częstochowska, czy obraz Jezusa Miłosiernego. Są takie wizerunki, które w każdym wnętrzu, bez względu na wystrój, czy nowoczesny, czy staromodny, czy po prababci meble, czy prawda, z jakichś ekskluzywnych marketów, design współczesny, w każdym wnętrzu będą oddziaływały w sposób cudowny na duszę człowieka i nie będą budziły oporu, ale są takie kiczowate, powiedzmy to wprost, które są antyestetyczne. I tutaj przy okazji, na marginesie, apel do wszystkich, którzy mają talent. Sprawdźcie to, wielcy autorzy są tacy, są genialni malarze współcześni chrześcijańscy. Może też zajmijmy się promocją sztuki chrześcijańskiej. Niech osoba o wyrafinowanym guście, która sobie nowocześnie, cudownie, jak pani zauważyła, zaaranżowała artystycznie mieszkanie, ma do wyboru genialne dzieła wspaniałych malarzy chrześcijańskich, które po prostu rzucą na kolana i będą doskonale wkomponowane w tę super estetykę współczesną. Czyli musimy, to jest rodzaj ewangelizacji, sztuka sakralna współczesna, czy budowane świątynie, czy właśnie wszystkie te elementy, prawda, zdobnictwa współczesnego sakralnego, muszą być na bardzo wysokim poziomie, żebyśmy nie zostali ze swoimi plastikowymi, prawda, figurkami tego czy owego, bo ja się wtedy nie dziwię, że ktoś o zmyśle estetycznym wyrafinowanym nie chce tego. Więc musimy po prostu pobiec trochę szybciej, moim zdaniem, jeśli chodzi o sztukę sakralną, proponować rzeczy piękne i wtedy te symbole wprowadzą się do domów po prostu. No tak, zaczęłyśmy temat tak bardzo poważnie, a skończyłyśmy jednak, myślę, nie tak depresyjnie, tylko chyba jednak jest nadzieja i jest szansa na to, że to piękno będzie górowało nad tym symbolem zła i śmierci i tym takim kiczowatym, tak. Czy takim... Chociaż powiem szczerze... Nieznośnie wchodzącym w nasze życie obrazkiem czegoś jednego, drugiego, trzeciego, właściwie na wyciągnięcie ręki, co jest nieciekawe. Chociaż powiem szczerze, nawet
nie wiem jak Państwo to odbieracie, ale ja nawet już jestem w stanie lepiej tak emocjonalnie poczuć się we wnętrzu, które ma powiedzmy średniej urody obraz sakralny, czy krzyż, który niekoniecznie był przez wielkiego rzeźbiarza robiony, tylko jest raczej powiedzmy rzemieślniczo wykonany, niż w ekskluzywnych, nowoczesnych wnętrzach, gdzie wchodzę i czuję, że tam wieje chłodem, bo nie ma nigdzie niczego, co by skupiało moją uwagę na Bogu. Nigdzie krzyża, nigdzie jakiejś, nie wiem, lampy czy świecy, prawda? Nigdzie obrazu świętego, nawet anioła tam nie ma, nigdzie. Są piękne wnętrza, złote klamki, wszystko błyszczy, marmury, skóry, nie wiem co jeszcze, a Boga nie ma. Więc już może lepiej rzeczywiście czasem nawet odrobinę, że tak powiem, mniej lotnie, aczkolwiek ja mam alergię na kicz, to może proszę mi wybaczyć, jeśli te uwagi takie były, ale rzeczywiście wnętrze jakby jest pobłogosławione wizerunkiem Boga. Nie wyobrażam sobie dziecięcego pokoju w normalnym domu katolickim, gdzie nie byłoby żadnego znaku wizualnego, takiego chrześcijańskiego. Nie dajmy sobie wmówić naszym sprytnym nastolatkom, że taka moda, prawda, że to musi być idol z tego zespołu, a tam z takiego filmu, a tutaj moje jakieś tam ukochane jeszcze inne gadżety i no wiesz, mamo, no nie pasuje, no zobacz jak to wygląda. Nie, kochana, jak ci Bóg nie pasuje, to znaczy, że coś jest nie tak, że trzeba szybko program naprawczy wprowadzić. Krzyż albo święty obraz w każdym dziecięcym pokoju. Piękny, proszę bardzo. Czyli w audycji porady pedagoga, psychologa pani Małgosia Nawrocka zachęcała do programu naprawczego. Telefony słuchaczy teraz będą. Proszę Państwa, cieszę się bardzo. Pani Małgosiu, już jesteśmy chyba na antenie. Pani nas słyszała. Przypomnę słuchaczom, że audycja była częściowo nagrana. Halo? Szczęść Boże, jestem oczywiście, tak, słucham, tak, tak. I cieszę się na nasze spotkanie. Mamy telefony. Może odbierzemy telefony teraz, bo audycja nagrana wcześniej. Myślę, że dzisiaj pasuje tak przed tym, przed wszystkimi świętymi. Ludzie się zbierają, rozmawiają, będą się spotykać w domach. Także zobaczymy, jakie będą reperkusje tych naszych rozmów, pani Małgosiu. Oczywiście czekamy. Słuchamy Radio Maryja. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Z kim rozmawiamy? Ja, Zofia z Lubelskiego. Witamy pani Zofio. Bardzo ciekawa audycja i myślę, że to, co pani psycholog powiedziała, rzeczywiście młodzi ludzie, urządzając swoje mieszkanie, bardzo często właśnie zapominają o tych najważniejszych symbolach. Ja chcę tu powiedzieć akurat o moim synu, który niedawno zbudował swoje mieszkanie i właśnie odjeżdżając ich zakupiłam krzyż, który, no rzeczywiście, powiesili ten krzyż, ale jeśli chodzi o takie obrazy święte Matki Boskiej na przykład, zaproponowałam, że może w prezencie chcieliby, bo rzeczywiście miałam możliwość, żeby koleżanka namalowała taki olejny obraz piękny. No synowa nie za bardzo chciała, chociaż cieszę się z tego, że w pokoju wnuczki właśnie jest anioł, który dostała na, jak była chrzczona, ale teraz próbuje się jakoś tak przebić z tym, żeby jednak obraz Matki Boskiej był w centrum uwagi, bo kiedyś jeszcze jak mój syn spotykał się z moją jeszcze przyszłą synową, to ja zakupiłam taki piękny obraz Matki Boskiej, tam z tyłu napisałam na tym obrazie, że ten obraz zakupiłam, aby wymodlić dobrą synową i ten obraz nadal u mnie jest, jest niezabrany i noszę się z zamiarem, że ten obraz zawiążę, żeby ten obraz nadal towarzyszył w ich życiu. Myślę, że mam nadzieję, że to będzie dobrze odczytane, chociaż na razie mają puste ściany, a zauważyłam, że synowa kupiła takie obrazki, takie no nic nieznaczące, po angielsku niby tam coś o miłości napisane, w centrum są zawieszone, bo wchodzi się do mieszkania i od razu te trzy obrazeczki wiszą. Myślę, że chyba jednak lepiej by było, gdyby właśnie taki obraz święty w centrum
gdzieś wisiał. No próbuję się z tym przebić, ale zobaczę, jak to w praktyce będzie wyglądało, bo modlę się o to, żeby to zostało dobrze przyjęte. Pani Zofio, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon, za to, że Pani z taką ekspresją wyraziła to, co Pani czuje i opowiedziała nam. Pani Małgosiu, proszę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Słowo komentarza. Droga Pani Zofio, ja Panią doskonale rozumiem, bo też mi się serce kraje, kiedy moje własne, ukochane dzieci, naprawdę w katolickim domu hodowane, przesuwają leciutko na bok pewne rzeczy, a gdzieś tam wprowadzają na główny plan inne, bo im się właśnie wydaje, że to jest cudowna dekoracja wnętrza. Natomiast myślę, że poza ofiarowywaniem świętych wizerunków naszym najbliższym i ukochanym, musimy też ofiarować im trochę świętej cierpliwości. Bo to jest tak, że osoby dojrzałe, dorosłe, jakoś głębiej rozumiejące pewne rzeczy, doskonale mają świadomość, jak to jest niezwykle istotne. Natomiast nasi młodzi czasami potrzebują więcej czasu omodlenia właśnie przez nas, żeby to pojąć. Więc ja rozumiem Pani troskę i też najchętniej zadziałałabym w myśl Pani pomysłu, ale być może, proszę nie być też urażoną, zranioną, kiedy trzeba będzie jeszcze poczekać z takimi podarunkami, bo będzie wyraźny sygnał, mamo, może nie. I trzeba też to uszanować. Po to właśnie pracujemy nad tworzeniem klimatu takiego przychylnego, prawda, żeby coraz więcej osób to rozumiało. Pani Małgosiu, dziękuję za te słowa, święta cierpliwość. Myślę, że każdemu z nas ta święta tak. cierpliwość jest potrzebna. Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Witam serdecznie Panie i wszystkich słuchaczy, tutaj Leszek z Wrocławia. Witamy Panie Leszku. Ja postaram się bardzo krótko powiedzieć, bo wydaje mi się, że tu trzeba podkreślić istotę całego problemu, bo to nie jest problem jakiegoś, prawda, gustu, czy jakiegoś... sprawa w ogóle nie dotyczy właściwie sztuki czy obrazów, tylko zupełnie czegoś innego. Popatrzmy, co powiedziała poprzednia słuchaczka, że młodzi ludzie zapominają o takich obrazach przedstawiających świętych, czy obrazach religijnych, o takich symbolach religijnych. Otóż młodzi wcale nie zapominają. To wynika z zupełnie czegoś innego. Otóż teraz młodzież się tak wychowuje, większość przynajmniej tak według mojej oceny, że nie mają tak zwanego kręgosłupa moralnego takiego twardego, tylko raczej taki, powiedzmy sobie, gumowy. I oni cały czas mają z tyłu głowy, że a jak przyjdą moi znajomi, to co powiedzą, co pomyślą. I takie jest rozumowanie młodzieży. I teraz wszystko zależy od tego, jak my będziemy wychowywać się dzieci i młodych ludzi. Jeżeli oni będą mieli taki rzeczywiście kręgosłup i nie będą myśleć cały czas, a co ktoś powie, a co pomyśli, to wtedy oni będą wieszać i takie obrazy religijne i mogą nawet sobie całe mieszkanie takimi obrazami zawiesić, bo oni nie będą wtedy myśleć pod kątem innych ludzi, tylko pod własnym kątem tego, jakie własne mają przekonania. To wydaje mi się, od tego się zaczyna. I tutaj ja popieram zawsze i powtarzam wszystkim znajomym i wszędzie, gdzie mogę, bo to, co mówi zawsze ojciec dyrektor tutaj w radiu, przecież wychowujmy dzieci i dajmy im jakieś czasopismo, książkę ciekawą, taką właśnie, która zwraca uwagę na właśnie takie właśnie religijne sprawy, bo przecież tytułów pism dla dzieci jest w Polsce dużo, ale tylko 1% dzieci w Polsce czyta te czasopisma, no więc, a przecież nie można powiedzieć, że ludziom w Polsce brakuje na to pieniędzy, no bo chyba nie. No tak, dziękujemy serdecznie, Pani pozdrawiam. Leszku, bardzo dziękujemy. Dziękujemy za ten Pana telefon. Też myślę, że bardzo ważny. Pani Małgosiu. Oczywiście, bardzo ważny. Bardzo dziękuję. Ja się generalnie z Pana diagnozą zgadzam. Nie dodałabym tutaj słowa. Poza może oddzielnie, jakby króciutkim tylko komentarzem. Jest tak, jak Pan mówi. Natomiast, ponieważ właśnie tak jest, to musimy znaleźć sposób docierania w sposób, nie wiem, kulturalny, delikatny, przemyślany. Ja rozumiem, że my wszyscy chcielibyśmy od razu zbawić, zewangelizować, bo mamy poukładane wartości, nam na tym zależy. Ale niestety, doskonale Pan to zdiagnozował, współczesna popkultura, cały świat edukacji współczesnej, jest bardzo wiele takich antyautorytetów, które burzą nam, rodzicom, spokojną możliwość wychowywania po katolicku własnych dzieci.
I ponieważ to się już stało, to musimy teraz zmierzyć się z rzeczywistością, jaka jest. Dlatego próbujemy, że tak powiem, w pewnej strefie ochronnej też, nie, jakby nie napadając, nie egzekwując na siłę, nie ewangelizując w sposób, który będzie odebrany jako napaść, nie wiem, osobista na czyjeś poglądy. Musimy znaleźć mądry sposób docierania, bo mamy wokół siebie bardzo wiele antyautorytetów, które będą przeszkadzały w wychowaniu katolickim. Jest to oczywiste. Mamy kolejny telefon. Halo, słuchamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Z kim rozmawiamy? Jadwiga ze Wrocławia. Witamy Panią. Proszę Panią, ja chciałabym dać takie świadectwo od siebie i to jest bardzo ważne, króciutko, że jeśli się wynosi z domu tą duchowość, to, przepraszam, jestem troszkę wzruszona. Się, Pani. I ja się nie wstydziłam po prostu zabrać Matkę Bożą, Pana Jezusa ze sobą, to myślę, że moje dzieci, ja mam trzech synów i córkę, oni się też nie wstydzą. Natomiast zależy, jak wyniesie z domu tą duchowość, religijność, bo to jest bardzo ważne. I dzisiaj, w momencie, kiedy zakupuję ikonę Rodziny Świętej i każdemu dziecku daję i dziecko moje wiesza, synowie osobno mieszkają, córka jeszcze z nami mieszka z trzema wnuczkami, to proszę Panią, proszę Państwa, nie wstydzą się też powiesić u siebie i byłam u syna, może w tym salonie, może nie zauważyłam, żeby mieli tam krzyż czy obraz Matki Bożej, natomiast u dziecka tak, jest ikona Rodziny Świętej, Świętego Józefa, Matki Bożej i Pana Jezusa, jest anioł stróż, jest mała obraz Matki Bożej w kolejnym pokoju i tak jest u syna drugiego, natomiast u trzeciego syna, gdzie synowa nie bardzo, myślę, że nawet nie chodzili przez 13 lat do kościoła, chociaż posłali wnuka do pierwszej komunii w momencie, kiedy dałam Matkę Bożą Licheńską. Byłam kilka razy u nich w domu. Zdjęto ten obraz. Nie ma tego obrazu. Człowiek się modli, rodzice się modlą za dzieci. Tak jak pani powiedziała, trzeba cierpliwości, ale jest bardzo ważne, wynieść z domu rodzinnego. To potęguje potem w życiu. Wszystkiego dobrego. Panie Drogo, dziękujemy za to piękne świadectwo, ale też za wzruszenie Pani. Myślę, że dotyczy to wielu rodzin. To, co Pani powiedziała, dotyczy wielu rodzin. Podobnie jak Pan Leszek z Wrocławia, jak Pani Zofia. To są bardzo ważne świadectwa, które Państwo przedstawiliście, Pani Małgosiu. Tak, ja bardzo dziękuję. Nie będę tego jakby długo komentować, bo to samo w sobie było piękne i wystarczające. Zacytuję tylko może jednego z moich przyjaciół, który kiedyś powiedział, że tak naprawdę jest 8 grzechów głównych. 8 jest chórzostwo. I jest to grzech w dodatku najbardziej śmierdzący. W związku z tym może przenieśmy też refleksję o takiej odwadze. Ja bym to w tej kategorii teraz zamknęła, ten wątek. Jakby powiedzmy sobie jasno, że chrześcijanin powinien być odważny. To u pana Leszka wybrzmiało wyraźnie. Jeżeli mam we wnętrzu poczucie, że jestem z Bogiem blisko, że jestem Jego świątynią, moje ciało, moja dusza, że ja chcę ciągłego kontaktu, że jestem jakby tu w podróży, ale wracam, ja mam tego świadomość, to jakby naturalne będzie dla mnie podzielenie się tą radością, nie obciachem, nie kiczem, radością wewnętrzną z innymi osobami. I wtedy na ścianach mojego domu to będzie widać. Proszę wybaczyć, króciutkie świadectwo osobiste. U mnie w domu chyba nie ma pomieszczenia, gdzie nie byłoby takich właśnie znaków. To się przyznam, bo jest to moja radość. Ja się dzielę teraz radosnym świadectwem. To jest wszędzie. Rzadko pojawiają się inne rzeczy. Są takie pomieszczenia w domu, gdzie na każdej ścianie wisi i dużo, czy stoi, cokolwiek. Ale jest to, powiedzmy, pewien styl, jest to radość. Przychodzą tu nastolatki na różne spotkania do moich dzieci, przychodzą dorośli różnych opcji światopoglądowych. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś był zażenowany. Czyli jeżeli domownicy z jakąś determinacją, odwagą, nie wiem, poczuciem humoru, stylu prezentują nawet w sposób, powiedziałabym, bardzo taki wyraźny
wizerunki religijne jako wyraz swojego światopoglądu nie mają najmniejszego powodu czy skrupułu, nie powinni mieć, żeby podlegać jakiejś ocenie czyjejś, czy dezaprobacie. Pani Małgosiu, bardzo dziękuję za ten komentarz do naszych telefonów, za to podsumowanie. Jest już niestety czas audycji dobiegł końca. Przyszedł ojciec, który pewnie tutaj reprymendę dostanę za to, że to przedłużony ja jest czas audycji, bo za chwilę inne kolejne nasze punkty programu. Pani Małgosiu, bardzo dziękuję. Dziękuję. I myślę, że do następnego spotkania z Panem Bogiem. Z Bogiem, dzięki. W domach gości Radio Maryja.